Witam Was serdecznie na moim kanale, na naszym kanale. Witam Was Lucy i witam Was Goldie. Goldie jest tu z tyłu. Zaraz pewnie wejdzie na moje ramię. Dzisiejszy film chciałbym zatytułować Jedna czy dwie papugi. Myślę, że już podobne filmy oglądaliście na innych kanałach. Moje refleksje na ten temat są takie, że wiecie dobrze, kto się orientuje, kto zna mój kanał troszeczkę lepiej, że na początku była tylko Lucy. Przez cały rok była ze mną. Lucy jest ptakiem, który był ręcznie karmiony. Była bardzo mocno przywiązana do człowieka. Była z nim związana, nie bała się go. I przez ten rok czasu bardzo mocno się do mnie, że tak powiem, przywiązała. Można powiedzieć, ja byłem taki jej papugiem, takim partnerem. No ale przez ten rok czasu doszedłem do wniosku, że nie jest to dobrze, że Lucy jest sama, że jest tylko ze mną. Bo czasami zdarzają się też i wyjazdy, urlop, różne inne wyjazdy, praca, zajęcia. No i ona musi czasami siedzieć sama. No i wtedy czasami zachowywała się tak czy inaczej, dość często głośno, co czasami mogło innym przeszkadzać. Asesowała z tyłu. Dopiero po roku czasu do Lucy dołączył Goldie. Ten, kto obserwuje kanał, widział, jaka była pierwsza reakcja Lucy, jak ona... pochowały się teraz. Jak ona reagowała na przybycie Goldiego. Lucy była bardzo, ale to bardzo nerwowa. Można powiedzieć, że nawet była agresywna co do Goldiego. Bałem się, że może mu coś zrobić, bo Lucy już była ptakiem mniej więcej półtorarocznym, a Goldie był dopiero 6-miesięcznym ptakiem. Jeszcze takim dzieciakiem. Nadal jest jeszcze dzieciakiem, bo ma dopiero co? Jeszcze nawet niecałe 2 lata. Dopiero w czerwcu minie. Tak, 2 lata. Lucy jak była ze mną, tylko ze mną, była do mnie bardzo przywiązana. Mogłem się, że powiem, łasiła się do mnie. Lucy, pokaż się. O, co ty mi robisz? Mogłem ją głaskać, tulić po głowie, po piersi cały czas. Bardzo to lubiała, ale od momentu, kiedy pojawił się Goldie i oni się jakoś razem, że tak powiem, dogadują, od tego momentu Lucy jest troszeczkę już inna do mnie. Wydaje mi się, że na początku też była troszeczkę taka zazdrosna, że ja troszeczkę może za dużo czasu poświęcałem Goldiemu. I to był chyba duży błąd. Ktoś tam mi wspomniał nawet z hodowców, żebym na początku za dużo czasu nie poświęcał nowemu ptakowi, właśnie bo to wzbudzi trochę lęk i agresję w tym drugim, w tym, który już z nami jest dość dłużej. No Lucy się pochowała, nie chce się dzisiaj ze mną. Przywitaj się Lucy ładnie. Hej, czemu jesteś taka niegrzeczna dzisiaj? Właśnie jej poświęcałem. Miałem trochę za dużo czasu. Wtedy Lucy była troszeczkę taka wycofana. Teraz też się mogę z nią bawić. Daj mi cześć. Daj cześć. Daj cześć. No daj cześć. Hej. Po prostu Lucy teraz na mnie mi pozwala. Może i to i dobrze. Po prostu oni się teraz dogadują. Mniej więcej to dogadywanie się trwało około 3 miesięcy. No, były momenty czasami drastyczne, kiedy myślałem, że Lucy to naprawdę go rozszarpie. Dlatego musiałem pilnować. Jak byli razem na wolności, to musiałem ich bardzo mocno pilnować, no bo mogłoby się to różnie skończyć. Tak, ty jesteś niedobra Lucy czasami, prawda? Okej. Ale już raz jest wszystko dobrze, ptaki czują się ze sobą dobrze. Często widzę, jak siedzą koło siebie i tam się iskają, drapią po główce. Chodź, Goldie i Lucy. Że dogadują się bardzo mocno. Są też momenty, że nam się pogryzą, ale to chyba jest coś bardzo normalnego w świecie. Prawda, Lucy? Goldie. Dlatego wszystkich tych, którzy zamierzają kupić ptaki, nabyć takie ptaki duże, zachęcam do tego, aby kupić od razu 2 ptaki. 2 młode ptaki. I może wiadomo, to też jest może kwestia pieniędzy, to czasami lepiej może i poczekać z pół roku, rok, 2 lata. Żeby mieć pieniądze na 2 takie papugi i od razu kupić 2, bo później są tylko duże kłopoty. No po prostu później więcej czasu wymaga takie ich sparowanie, takie, żeby się oni dogadywali z sobą. Pokażcie się tutaj razem, zobaczcie, pokaż się. No tak, no daj buziaka.
A, jaki dobry buziak. Ojej, wystarczy jeden. No wystarczy, Lusia, byś się całowała tylko. No. Buziak. Au. A już mnie ugryzłaś dzisiaj. Ej, tak się nie całuje. Ojej, dzisiaj prawie, że mnie złapała. No widzisz? Też ty taka jesteś. No. Bo buziara jesteś. Jesteś bo buziara duża, prawda? Także zachęcam do tego, aby kupować zawsze dwa ptaki. No. Myślę, że nikt nie czuje się sam dobrze, kiedy musi zamieszkać, sam żyć. Zawsze towarzystwo jest troszeczkę lepiej, tak? Myślę, że i podobnie jest z nami ludźmi. I myślę, że każde zwierzę podobnie ma. Każdy jest sam, lepiej się czuje, jak jest w parze, ma drugiego osobnika, że tak powiem, swojego gatunku, prawda? Ale żeś mnie ugryzła dzisiaj, no. Ech, ty niedobra jesteś. Niedobry, niedobry ptaszysko. Niedobry. No tak, niedobre. Także pozdrawiamy Was wszystkich i zapraszamy do tego, abyście zawsze kupowali dwa ptaki, nie jedne, jeżeli się decydujecie na papugi. Pozdrawiamy, do widzenia, do zobaczenia. Cześć.